Witam ponownie na początku września przy moich ulach. Dzisiaj przyjeżdżam, żeby zobaczyć, jak postępuje rozwój moich rodzin pszczelich. Spodziewam się ten postęp zobaczyć oczywiście. No i też oczywiście sprawdzić, na jakim etapie są wszystkie moje rodziny i zdecydować, co będę robił dalej, ponieważ czas nas goni, zima się zbliża, sezon dobiega końca i trzeba już czynić przygotowania do zazimowania. Tak więc zapraszam do oglądania. Dzisiaj jest bardzo gorąco i muszę zrobić przegląd dosyć szybko, żeby nie zaszkodzić tym moim pszczołom. Zaczynam od tego malutkiego uliku. Sprawdzam, jak wygląda sytuacja w tym małym ulu. Budują całkiem dobrze. Radzą sobie świetnie. Ale najprawdopodobniej ten ulik, który został tutaj przeze mnie założony z tych pszczół, które pozostały w lesie, prawdopodobnie mają tą samą matkę czerwiącą samym trutniem, bo z tego, co tu widzę, no nie wygląda to tak, jak powinno wyglądać na normalnej ramce. Ale to nic. Chodziło mi tylko o to, żeby ten ulik jakoś przeżył. Jest matka, która chodzi tutaj po rance. Prawdopodobnie wciąż znosi jajka. Chociaż albo przeoczyłem, albo nie widziałem na ramkach jajek. Są jajka, ale są też mateczniki tutaj, widzę. Z niewiadomego powodu założone. No dobrze. Nie przeszkadzam im dalej. Mają dużo zapasów nałożonych. Tak samo pyłku, jak i nektaru. Także niech sobie dalej tutaj pracują. Zobaczymy, co dzieje się w ulu pomarańczowym. Odbudowa wygląda bardzo dobrze. Całkiem sprawnie sobie pszczoły radzą z odbudową. Wyciągnę jedną ramkę z wewnątrz. Jest mnóstwo nektaru. Pięknie to wygląda, bardzo ładnie. Wszystko mi się klei do tych rękawic.
ale jest na środku, jak widać, założony matecznik. Jeszcze nic w nim nie ma. Więc to jest ciekawostka. Na wszelki wypadek się go pozbędę. Bardzo mocno są zaklejone te ramki. Pełno nektaru. To właściwie cała ramka jest zasypana nektarem. Zobaczymy, jak wygląda reszta. Tu jest też nektar, z tej strony też nektar. Cały górny korpus jest zawalony. Zawalony jest nektarem. Tutaj jest czerw i jajka. Młody czerw i młode jajka. Tutaj to samo, ramka z czerwiem. Tu też. Zapasów mają bardzo dużo, więc matka prawdopodobnie bez przerwy wnosi jajka, nie przestaje. Tutaj też ramka z czerwiem. Tak samo. Przyjrzyjmy się teraz, co dzieje się w naszym bólu, tym najmniejszym. No za wiele tutaj się nie dzieje, z tego co już widzę. Więc już teraz mogę powiedzieć, że trzeba będzie złączyć te obydwa uliki, które mam, ten i ten malutki obok. Nic tutaj nie ma. No, aktywność jest bardzo mała, jak widać zresztą na zewnątrz. Nie wiem, co może być przyczyną tego, że tutaj nic nie znajduję w tym ulu, jak do tej pory. Może ul był obrabowany? Trudno mi powiedzieć. No ale są jajka w komórkach, jest czerw, jak widać. Rozwój jakiś następuje.
Tu również jest ramka czerwiu. No w sumie jeszcze jest czas, żeby ten ul się troszeczkę rozbudował. Czerw jest na wygryzieniu, więc populacja tego ula będzie wzrastała niedługo. Widzę młode pszczoły też, te, które są innego koloru od matki, którą kupiłem do tego ula. Są zapasy, chociaż niewiele. No ale bardzo marnie. Jest jedna ramka z czerwiem i troszeczkę ramek odbudowanych, ale to tyle. Nic więcej nie ma. Nie wiem, być może ten ulik się wyroił. Trudno mi powiedzieć. Bardzo w to wątpię, ale no nic. Problemów w nim nie widzę żadnych. Poza tym, że jest bardzo mały. Ale jakichś takich kłopotów typu choroby czy coś w tym rodzaju to raczej nie ma. Rozwija się powolutku, więc wychodzi na to, że w tym uliku czas zacząć dokarmianie na zimę, bo sam sobie nie poradzi. No ten ul radzi sobie najlepiej. Chociaż jak widzę budowanie ramek, to nie za bardzo mu wychodzi. Nie dlatego, że ich nie buduje, ale dlatego, że robi je bardzo krzywo. Częściowo załadowane tak, częściowo tak. Wszędzie jest nektar. Ale już ramka obok wygląda zupełnie inaczej. Już jest mniej. To samo tu. Wszystko jest bardzo zaklejone propolisem. Strasznie. Ramki z miodem właściwie już gotowym. No trochę kusi mnie, żeby ten miód wyciągnąć, ale są naprawdę piękne rameczki. Jeszcze oczywiście nie zasklepione całkowicie, ale są. Czerw i miód. Tu też bardzo piękna ramka z czerwiem i częściowo z miodem. Kolejna ramka z czerwiem.
tutaj już jest pyłek, ale miód też jest, jajka są. No więc widzę, że ten ul poradził sobie bardzo dobrze, chociaż może nie wszystko jest odbudowane tak, jakbym sobie tego życzył, bo wiele ramek jest dosyć krzywo, ale całkiem dobrze to wygląda. No i musiałbym zrobić test, jak wygląda poziom warozy w tym ulu. Da mi to jakiś obraz, jak wygląda poziom warozy może w całej tej mojej mini pasiece. Zaraz zobaczymy, czy pszczoły mi na to pozwolą. Bo jest gorąco niemiłosiernie. Bardzo duszno. Musiałbym zerknąć do korpusu niżej. Ja muszę zmienić rękawice, bo po prostu nie mogę pracować.
Żeby przeprowadzić test dwa razy, potrzebuję pobrać próbkę pszczół z ula. Mam nadzieję, że mi się to uda. Posłużę się do tego słoikiem, który ma podziałki. Potrzebuję na amerykańską miarę, potrzebuję pół cup pszczół, czyli to mniej więcej tyle będzie mi potrzebne. Zobaczymy, czy uda mi się taką ilość pszczół zebrać. Najlepsza do tego jest ramka, gdzie jest dużo czerwiu. Taka ilość powinna być wystarczająca do zrobienia testu. Chociaż może jest trochę za mało, ale jak na razie nie będę próbował wyciągać więcej. Test będzie polegał na tym, że do tego słoiczka z pszczołami wsypię cukier puder. Tak mniej więcej dwie łyżki stołowe, albo jak to woli, dwa dłuta, jak ja teraz to robię. Trzeba uważać, żeby nie poniszczyć pszczół. Cukier, który się dostanie do słoika, poprzykleja się do tych pszczół i pszczoły będą próbowały go z siebie strząknąć. Dlatego się to, ta metoda nazywa się tutaj sugar roll. Pszczoły będą mieszane z tym cukrem i to będzie powodowało, że pszczoły, kiedy będą chciały ściągnąć ten cukier z siebie, ściągną również warozę, która na nich się znajduje. I potem ten cukier z tego słoika wysypiemy i zobaczymy, ile warozy w takiej malutkiej ilości pszczół się znajduje i będziemy mogli obliczyć procent zarażenia warozą w danym ulu. Muszą troszeczkę pszczoły postać w tym słoiku, żeby miały czas zacząć oczyszczać się. Dajemy im tak gdzieś mniej więcej minutkę. Po około minucie czasu jeszcze raz mieszamy. Żeby pszczoły jak najwięcej warozy strząsnęły z siebie. Ilość pszczół, którą ja zgarnąłem, może nie jest aż tak imponująca, ale do zrobienia takiej próby jest wystarczająca.
Jest to metoda, wydawałoby się, inwazyjna, ale tak naprawdę pszczołom się nic nie dzieje. One się oczyszczą z tego cukru i będą dalej żyły. Wypuścimy je później do ula. No i za chwilę zobaczymy. Wysypię tutaj ten cukier na daszek. Zobaczymy, ile warozy nam zostało. Zobaczymy teraz, jak wypadł nam nasz test przy użyciu cukru pudru. Żeby zobaczyć warozę, trzeba cukier rozpuścić. Wytrząsamy jeszcze raz. Myślę, że już wystarczy. No i jak widzę, tutaj jest jedna żywa. Jaśniejszych nie ma, jakichś młodych. Tu jest chyba jedna. Chociaż może to jakiś pyłek. Jedna sztuka. Jedna sztuka, więc nie jest najgorzej. Spodziewałem się, że będzie więcej. Ale być może mało pszczół też nasypałem. Chociaż jest to pół kap. Także taki jest wynik testu na warozę przy użyciu metody na cukier puder. Powtórzę tę metodę jeszcze kilka razy, może też i w sąsiednich ulach, żeby mieć pewność, jaki poziom warozy jest i czy muszę zrobić jakieś leczenie. Tutejsi pszczelarze mówią, że w pierwszym roku raczej się nie wykonuje żadnych zabiegów na warozę, ponieważ poziom warozy jest dosyć niski początkowych, takich tych pierwszych rodzinach. Oddamy teraz pszczoły do ula. Żeby dalej pracowały. Żebyście mogli zobaczyć, że tak naprawdę pszczołom się nic nie stało. Jak widzicie, pszczoły są całe. Już niektóre pszczoły zaczęły je oczyszczać. Także test jest bardzo fajną metodą na sprawdzenie poziomu warozy w ulu. O, zapomniałem tylko. Ponieważ ten ul radzi sobie dosyć dobrze, to z czystej ciekawości założę mu nadstawkę i zobaczymy, czy te pszczoły cokolwiek z tą nadstawką zrobią. Po tygodniu czasu sprawdzę i zobaczymy, co się działo.
Tak więc, jak widzieliście, różny rozwój rodzin wymusza na mnie podejście do moich pszczół w różnoraki sposób. Te małe uliki nie rozwijają się tak, jak się tego spodziewałem, chociaż wciąż rozwijają się, wciąż pszczoły noszą nektar, noszą pyłek dosyć intensywnie. Matki wciąż znoszą jajka, czerwią. Wszystko wygląda dobrze, ale już zbliża się ten moment, kiedy będę musiał zacząć przygotowywać pszczoły do zazimowania. Tak jak na końcu wspomniałem, z czystej ciekawości tylko założyłem nadstawkę na jeden z uli, ten najsilniejszy, żeby zobaczyć, czy w ogóle pszczoły będą miały jakiekolwiek zainteresowanie tą nadstawką, bo górny korpus jest napchany miodem i no nie wiem, zobaczymy. Może coś z tego wyniknie. Jeśli nie, to trudno. To też za tydzień lub dwa będę się przygotowywał do zazimowania tych silniejszych rodzin również. Tak więc to tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!